Witam Was w nowym odcinku podcast Kamera Akcja, a moim gościem dzisiaj jest Paweł Małaszyński. Dzień dobry, dobry wieczór, nie wiem która godzina. <laughs> Aktor, muzyk, teraz chyba nawet bardziej muzyk, bo mamy wielki dzień. Wczoraj do sklepów trafiła kolejna płyta szósta. Waszego zespołu, mm -hmm. tak. E, jak nazwa albumu? E, zespół Cochise, szósty album, Exit A Good Day to Die. Powiedz mi, wolałbyś już się bardziej utrzymywać z muzyki niż z aktorstwa? czy Nie, bo pytam dlatego, że. Wolałbym rozma... się utrzymywać i z jednego, i z drugiego. Absolutnie. Nie, bo rozmawiałem z, z Pawłem Domagałą, który mhm. powiedział, że on generalnie już się zastanawia, czy właśnie z telewizji, kina mhm. i z tego zrezygnować na rzecz właśnie muzyki, który, mhm. bo długo tak jak ty no pracował na to, żeby, żeby to mu ruszyło, żeby, żeby dotrzeć do ludzi, bo to jest mhm. najtrudniejsze w tym, w tym zawodzie. Możesz mieć. Genialną muzykę, ale e, długo zajmuje dotarcie do ludzi, to żeby znaczy, ją to zaprezentować. Też zależy, to też zależy, jak do tego podchodzisz, tak? jakie, masz, jakie masz do tego podejście. My nigdy nie zakładaliśmy przebicia się w tak zwanym mainstream. Oczywiście to byłoby bardzo miłe, absolutnie, ale gramy taką a nie inną muzykę i sobie zdajemy sprawę, jak wygląda sytuacja z taką muzyką w Polsce. Paweł reprezentuje zupełnie inny nurt muzyczny, zupełnie ma inną wrażliwość, więc jemu rzeczywiście udało się przebić On do szerokiej publiczności. Przecież wysprzedaje koncerty jak na pniu, na pniu więc, więc pełne gratulacje, pełen szacun. No z nami jest zupełnie inaczej. My też istniejemy, znaczy też, no my istniejemy 15 lat, szósta płyta za nami. E, e, właściwie teraz e, rozpoczynamy trasę promującą ten album i, i zobaczymy. My też e, nigdy nie oczekiwaliśmy, jakby, e, że coś się wydarzy tak, z naszym zespołem, bo z, zdajemy sobie z tego sprawę, jak wygląda. Polski rok w tej chwili w Polsce, nie mówiąc o tych, którzy gdzieś tam osiągnęli w tej chwili sukces tak? To... No tak, ale to jest też trochę taki efekt kuli śniegowej z roku na rok mhm. ludzi przed sceną u was przybywa. To, to nie, nie jest tak, oczywiście... że macie stałą grupę, tylko jest ich więcej i więcej. Nie, oczywiście, że tak, że, 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 że gramy 50-60 koncertów rocznie w klubach, zdarzają się festiwale. Jakieś przeglądy, więc cały czas jakby y, trzymamy się tego z tego względu, że kiedy zespół nie koncertuje, to umiera. To, to jest słynne powiedzenie naszego y, gitarzysty Wojtka, więc y, staramy się trzymać pewien poziom, pewien pion, pewną, pe, pewną równowagę, czyli regularnie nagrywać płyty, regularnie koncertować, y, bo to jest jakby najważniejsze. A co za tym idzie? Y, w tej chwili chyba. Y, y, Oprócz takiej tak zwanej satysfakcji i tego, że kochamy robić muzykę, to odpowiadając na twoje pytanie, nie bylibyśmy w stanie żyć z tego w tej chwili, tak? Absolutnie. To jest już o tyle dobry plus, że na pewno nie dokładamy do tego interesu, ale jeżeli chodzi o porzucenie na przykład aktorstwa w moim przypadku, no to, to, to raczej byłoby samobójstwo. Więc, więc absolutnie wolę się spełniać w tych dwóch przestrzeniach, czyli... Jako aktor, absolutnie, bo to kocham i nie wyobrażam sobie, że miałbym nie pracować w teatrze czy, czy nie grać w serialach, filmach, bo po prostu to kocham. No, tak samo jak tworzenie muzyki. No więc. właśnie tutaj próbowałem znaleźć ten balans, co bardziej kochasz. No bo można by, jeśli miałbyś nie... wiesz, jeśli byście się zapełniali stadiony, załóżmy, no to mógłbyś stanąć przed takim dylematem, no tak, co kocham bardziej. No wtedy tak, jeżeli taką perspektywę. No do tego rozumiem, każdy artysta dąży. Oczywiście, że tak. No, naszym marzeniem chyba, jak każdego zespołu, jest zapełniać każdą salę, każdy klub, występujący na chciałbyś, ale oczywiście, że tak, przecież to nie jest żadna tajemnica. Każdy no marzy i podziwiam tych, którzy, którym się to udaje. no, Podsiadło i tako zrobili no, po prostu. Posprzątali wszystko, co jest Historyczne. możliwe. Historyczne. Wyprzedać narodowy to jest A chyba to jest pierwszy jest... polski. Dokładnie. nie, Dokładnie. Zes... To nie chyba, zespół. Wokaliście ostatnie sprzedali. stadiony, które pamiętam, jeżeli się nie mylę oczywiście, które wypełniał zespół, to był chyba Papa Dance. E, z Polski chyba tak. No, tak, tak. Od... Na... polskich. Tak, oczywiście, bo narodowy więc... wyprzedany to chyba był Ed Sheeran, który wyprzedał go no nawet, to nie dwa dni... o Wielkich Gazach. Tak ale, Rolling Stones, tak, no absolutnie tak, ale nie. Ale nie wyprzedał na przykład ze no stadionów. Nie, no nie, nie więc... Więc, więc to zależy oczywiście, ale tutaj podsiadło tako w ogóle no masakra. No, no podziwiam, zazdroszczę, bo to jest naturalna, szczera zazdrość. Absolutnie, bo kto by nie chciał, tak, więc absolutnie, że takie marzenia mamy. Więc ale sobie zdajemy z tego sprawę właśnie, gdzie jesteśmy i na jakiej pozycji jesteśmy, i też nie ubiegamy się jak bo to, tak, bo tak jak mówimy, nie mam problemu, żeby grano mnie w radiach mainstreamowych absolutnie, tak, i wszędzie o każdej porze, proszę bardzo, bo to jest marzenie marzeń każdego, ale na, gdzieś na naszych zasadach, co? czyli naszą muzykę, nie, że ktoś nam narzuci, jak mamy teraz grać, czy się, czy się prezentować, bo to się lepiej sprzeda, no to raczej nie. że no jesteśmy fair wobec rock'n'rolla i cieszymy się, że osiągnęliśmy to w tej chwili. Gdzie jesteśmy naszą ciężką pracą? Tak, ale oczywiście apetyt cały czas rośnie, ale podchodzimy do tego e, bardzo z dystansem i... i... Znaczy, wydaje mi się, że teraz jest taki przesyt na każdym rynku, że mhm. ludzie doceniają e, oryginalność i to, że w, wykonawcy są prawdziwi. Mhm. Czy właśnie wy, czy, czy Paweł, czy, mhm. czy Dawid, oni... Wszyscy tworzycie muzykę właśnie tak, jak mówiłeś, taką, jaką wy chcecie. Tak, I ludzie to doceniają, że to nie jest produkt masowy, stworzony przez jakąś tak. wytwórnię na jakichś no, słupkach to słuchalności. Chyba było, no to, to chyba byłoby najgorsze. Ja zawsze uważałem, że. Dawid Zaleski jest... na tym się wywrócił, jak mu po Kto? idolu. Dawid Zale... Krzysztof Zaleski, przepraszam. Krzysiek Zaleski. Tak, Zalef. jak wygrał Idola. Narzucono mu, jaką płytę miałby nagrać i. Wiesz, co nie znam, jakby. E kulisów tego, ale bardzo dobrze pamiętam Zalewa, to był idol, tak? Tak. To był idol, z idola, dlatego że też nosiłem długie włosy i słucham takiej muzyki, jakie on wtedy słuchał. Nie wiem, na jakim etapie jest teraz Zalewski, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, ale z tego, co pamiętam, to rzeczywiście zrobił na mnie duże wrażenie, jako wokalista, jako facet w tym idolu i, i i pamiętam, że pierwszą płytę to wiem, nie wiem, czy ktoś im tam coś narzucał, bo to był taki niezły, czysty rock and roll. Przy ale... wszystkich pierwszych tak? wiem, że te, i przy Alicji, Janosz. Ci, co, wygrywa to, przy, ci, to ci, co wygrywali, to mieli Aha. narzucone, wchodzili w ten tryb wielki no, Ale jednak no, Wszedł w pewne tryby, ale jednak myślę, że pozostał wierny rock'n'rollowi, bo ta płyta jest jednak rock'n'rollowa i taka czysto, czysto rockowa, więc no, ale nie, te... inaczej byłoby, gdyby kazali mu nagle ściąć włosy i śpiewać, <grym> tak? I śpiewać ale to e, disco, czas, więc... czas pokazał, że e, Dorus zmienił... Absolutnie, tak. absolutnie. I mówię, właśnie, przez i... wiele lat... I tutaj Koncertował mówię... razem z Hej. Przecież był w, w zespole. Właśnie dlatego mówię, to jest Więc... kolejny przykład artysty, który robi swoją muzykę. Mm -hmm. I też okazuje się, że jak robi swoją, to nagle ludzie przychodzą, są Tak, słuchać. Bo to jest, to jest tak, że właśnie tak jak nie dokończyłem, że uważam, że każdy artysta w pewien sposób powinien być egoistą i jest egoistą, bo chyba myślę, że robimy muzykę tak naprawdę dla siebie, a nie pod publiczkę, a następnie dzielimy się z nią. I wtedy zawsze mówię, że to wtedy jest decyzja mm, słuchacza, czy pójść. Z nami daną rzeką, czy nie, czy, czy zawraca i płynie w drugą stronę. Tak, że go to nie interesuje, więc nigdy nie, nie nagrałbym utworu pod publikę, tylko dlatego, żeby go sprzedać lepiej, bo nie potrafiłbym robić takich rzeczy, a jeżeli nawet bym potrafił, to bardzo źle bym się z tym czuł. No właśnie a to pytanie ciśnię się na usta, więc mhm. muszę je zadać. Czy jak twoja kariera w telewizji mhm. ruszyła, to zespołowi pomagało, czy przeszkadzało? Nie, no, przeszkadzało, to, to, to cały czas jest pewien. W pewien sposób, już może nie aż tak jak kiedyś, kazus, właśnie. W jaki sposób? Zespołu aktora śpiewającego, tak, 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 tak się mniej więcej nazywa. No, nikt sobie nie zdaje sprawy z, z tego, że ja się zajmuję muzyką od 15 roku życia, mniej więcej wtedy, kiedy młody człowiek dojrzewa i <laughs> zazwyczaj marzy o tym, żeby być gwiazdą roka i tak było ze mną. Bardziej, bardziej interesowała mnie muzyka niż, niż kino czy, czy teatr absolutnie to się, to się potem, potem zmieniło, A, e, więc e, zdawałem sobie z tego sprawę, że kiedy moja popularność osiągnęła pewnego rodzaju apogeum w, apogeum w tym kraju, to wiedziałem, że spadną cięgi na nas, jeżeli chodzi o zespół, no bo oczywiście to, to jest kolejna możliwość przebicia się, skoro jesteś znany, tak, to teraz przebijemy się z, z zespołem z podwórka, tak, co, jest, co było w ogóle głupotą, bo zespół powstawał, kiedy ja nie byłem w ogóle popularny. I... Czy co, ludzie myślą, że to jest jakaś fanaberia aktora, który już tak się poprzewracało, że to jest jeszcze zespół, no to tak, a... tak, tak, potem zacznę malować, tańczyć i, i, i nie wiem, więc i rzeźbić jeszcze najlepiej. Ale to... I, I mieliśmy rzeczywiście takie na początku, chociaż recenzje były fantastyczne każdej płyty, to było zaskoczenie dla dla recenzentów, którzy pisali te płyty, nie wiedząc o tym, że ja to śpiewam, tak? W momencie, kiedy się dowiadywali, to byli w lekkim szoku, więc myślę, że też koncerty weryfikują każdego wokalistę i, i każdy zespół, więc ludzie przychodzący na koncert byli zawsze mi, miło zaskoczeni, że to jednak jest prawdziwe i szczere, tak? Bo Rock'n'roll uważam, nie da się oszukać, bo to jest taki rodzaj muzyki, mm, który bardzo szybko wykryje fałsz, tak? Ja zawsze o tym wiedziałem, ale zdawałem sobie też z tego sprawę, że ja gdzieś tam przechodzę pewnego rodzaju, powiedzmy, w przenośni, katusze związane z, moim z, moim, z moją karierą, z moim, z moim aktorstwem. spadają na mnie cięgi, pochwały, co jest naturalne: każdy ma prawo oceniać to, co robię na scenie, w teatrze, czy, czy, czy na małym, czy na dużym ekranie, ale bardziej starałem się chronić chłopaków, którzy nigdy nie doświadczyli tego i nie chciałem żeby im się obrywał gdzieś tam przez moją popularność. No tak? właśnie, ale... ale z drugiej strony, gdyby to nie był zespół, w którym śpiewa Paweł Małoszyński, może nikt nawet nie był zainteresowany by tego posłuchać, tak? No właśnie chciałem co się zapytać, nie znaczy, czy, czy ludzie na koncerty co nie, nie przychodzili, znaczy, żeby przekonać się żebyśmy, co nie i nie znaczy, zastawali. żebyśmy nie grali, bo ja zawsze, bo ja zawsze mówiłem, że e, m, nawet gdyby moje życie potoczyło się zupełnie inaczej, tak jak miałem w planach pójść do wojska, tak? I byłbym, pracowałbym teraz, załóżmy, nie wiem, w Straży Granicznej w Białymstoku. To nie znaczy, że nie miałbym zespołu, i bym nie grał i nie nagrywał płyt. Bo to jest, to, to, to jest moja pasja, to zawsze kochałem, zawsze chciałem to robić, żeby coś tam po mnie zostało, zawsze chciałem tworzyć muzykę, tak? Zawsze mnie to fascynowało, i jakby to było dla mnie najważniejsze, więc ze względu na taki jak zawód bym uprawił i tak bym to robił. Pewnie nie udawałoby nam się być może, nie wiadomo, mm. jakby się potoczyło. E, koncertować tak, jak koncertujemy, e, ale na pewno byłbym zadowolony z tego, że coś oprócz tego, z czego się utrzymuję, jeszcze mam jakąś pasję gdzieś, gdzie. E, doceniam i wykorzystuję swoją wrażliwość, tak? Nie, bo mówię, to, to, to się też zastanawiałem, czy ci ludzie nie przyszli po to, żeby zobaczyć tak, Pawła wszystkiego, na, na scenie teraz... i później zostali. <grym> Mówią o, kurde, fajne. No tak to właśnie się odbywało, że na początku rzeczywiście e, to było dziwne, tak, bo tych ludzi było dosyć sporo, prawda, no bo to wtedy łapogałem gdzieś tam, jak wspominałem wcześniej mojej popularności, rzeczywiście oni się pojawiali na tych koncertach, tylko po dwóch, trzech utworach już wychodzili. <grym> <grym> Najczęściej myśleli, że, e, nie wiem... Będę recytował wiersze, a Wojtek i Radek, załóżmy, będą przygrywać mi tam coś na gitarkach i basie. A tu jednak był ostry. Joanna Brodzik ostry, wyjdzie i e, będzie kontynuacja Magdym. No, tak? myślę, 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 że nie, akurat tutaj to nie, ale, e, ale że pewnie pewnie tak myśleli. No Patrząc przez pryzmat moich ról, tak, przez mojego wykreowanego gdzieś w telewizji wizerunku, z, nie zdawali sobie z tego sprawy, jaki jestem naprawdę, tak? więc co, co, co gdzieś tam siedzi. Co, co mnie jakby nie dziwiło, ale też. Zawsze e, podchodziłem do tego z dużym dystansem i, i zawsze znajdowałem czas, żeby sobie z nimi pogadać, więc tych ludzi coraz bardziej ubywało, zdając sobie z tego, mm. kiedy zdali sobie z tego sprawę, co to jest za muzyka i jaki to jest rodzaj muzyki. A w tej chwili to przychodzą na już tylko i wyłącznie nasi fani, ludzie, którzy kochają zespół, którzy lubią ten zespół, którzy lubią słuchać takiej muzyki. Nie ma już ludzi, którzy przychodzą, że tak powiem, stricte do Pawła Małoszyńskiego jako aktora, tak? No właśnie, bo tak się zresztą poznaliśmy przy promocji waszego poprzedniego albumu. Tak? Robiliśmy wywiad do magazynu Ego, taki był na, na tablety. A, coś pamiętam. No właśnie. Pamiętam. Więc i też byłem bardzo zdziwiony, bo dostałem wtedy od ciebie płytę. Mhm. Przesłuchałem i mówię, kurczę, wow. Ponieważ. Ja jestem człowiekiem, który w dużej mierze jest internetowy, więc mhm. w internecie namierzam e, muzykę. Na to nie natrafię. Mówię, wow, no to trzeba mhm. po prostu pokazywać, to trzeba promować. Stąd dzięki. nasze też tutaj spotkanie, bo jak do ciebie zadzwoniłem, to mówię, Dawid, nie, ja nigdzie nie gram, trzeba ja będę do ciebie przychodzić. Nie, no bo to rzeczywiście masz ten program stricte taki bardziej filmowy, wydaje mi się, więc a w tej chwili jakby ja. Nie robię nic i od dłuższego czasu już nic nie robię, znaczy nie licząc oczywiście cały czas teatr, absolutnie moja no właśnie, przestrzeń, teatr którą kwadrat. kocham, zespół i rodzina, więc mówię, po co miałbym przychodzić, no, chyba nie będziemy mieli o czym rozmawiać. A mamy, A popatrz. Mamy. Właśnie, teatr, Teatr Kwadrat, w którym regularnie występujesz na deskach tego teatru. Bezapelacyjnie, już I... od 17 lat. Tak, ja mniej regularnie cię tam z moją małżonką oglądam, co jak jesteśmy to zawsze jakiegoś SMS-a <laughs> wyskrobimy, tak. czy się podobał, ci się czy... podoba. No, przepraszam, no gracie komedię, gracie komedię, gracie fajne komedie, więc co mam narzekać? no Fajnie to wychodzi. I na deskach tego teatru też miałeś okazję spotkać się z wielką personą. I nie mówię tylko o wzroście, ale pan Kobuszewski, wielkim aktorem, był. Hmm. Jakbyś mógł o nim opowiedzieć? I czy czegoś się od niego nauczyłeś? Czy Matka, czegokolwiek czego, się od niego nauczyłeś? Co mogę powiedzieć, czego jeszcze nie powiedziano, Janku? Rzeczywiście, no, kiedy skończyłem szkołę teatralną i udało mi się dostać angaż w tym teatrze, bo zdawałem sobie sprawę, jaki to jest teatr, że zawsze miałem tam swoje ciągi do, do fars, do komedii, bo lubiłem w szkole też uczestniczyć w tego typu spektaklach. Lubiłem w ogóle kabaret Olgi Lipińskiej, odkąd pamiętam. W ogóle. Kabarety polskie, tak, więc Dudek był mi bardzo znany, więc kiedy wiedziałem, że mam szansę otrzymać angaż w tym teatrze, no to byłem w niebo wzięty, bo zdawałem sobie sprawę, do jakiego teatru idę, kto jest w tym teatrze, tak. Um, oczywiście z Jankiem Kobuszewskim na czele. A oprócz tego też już nie mam moich wspaniałych kolegów, jak Wojtek Pokora, tak? Siurek Turek czy Andrzej Kopiczyński, tak, ale cały czas jest jeszcze mocna ekipa w postaci Pawła Wrzeckiego, Ewy Ziętek. Ewy Wencel, Marka Siódma czy, czy, czy Grzegorza Wąsa, więc y, 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 pamiętam, że jako młody facet zaraz po szkole miałem 20 par lat, byłem bardzo zestresowany, kiedy poszedłem na pierwsze takie spotkanie, żeby poznać kolegów, i wiadomo, jakie masz, y, <grym> jakie masz pierwsze wrażenie, że nie będzie to zbyt ciekawe przyjęcie i tak dalej. Ja tu się bardzo mocno zdziwiłem, bo przyjęto mnie z otwartymi ramionami. I, Mm, Paweł Wawrzecki zawsze mówił, że rzadko się zdarza, żeby w tym teatrze Janko Kobuszewski tak bardzo namaszczał młodych, a rzeczywiście takim wyjątkiem był Małaszyński i Neyman. Więc <grym> jest, to, jest to bardzo miłe. No Janek był fantastyczną osobą, no cudownym kolegą, cudownym przyjacielem, bardzo rodzinny człowiek. Być może też mieliśmy taki bardzo dobry kontakt ze względu na to, że też wszystko, wszystko jest ważne, ale najważniejsza jest rodzina, tak więc trzymał mojego syna, kiedy się urodził, na rękach, kiedy przyniosłem go do teatru, żeby go pokazać, wiesz, spędzałem z nim mnóstwo chwil, bo obje, objeździliśmy z dwoma spektaklami, w którym miałem przyjemność grać z nim, czyli Sługa Dwóch Panów i Przyjazne Dusze, objeździliśmy całą Polskę i pół świata, więc do końca życia będę pamiętał wspaniałe rozmowy przy takim kieliszeczku, wiesz, po, po, po każdym spektaklu, wiesz, rozmowy, godzinne rozmowy, wiesz, fantastyczne wspomnienia, które, ta encyklopedia wiedzy na temat teatru, filmu, przede wszystkim kabaretu, tak, które chłonąłem po prostu całym ciałem te opowieści, bo, bo Janek fantastycznie opowiadał, tak. Jego małżonka też genialnie opowiada. Tak, tak, tak. tak. Hania również oczywiście, ale Hanie hani poznałem parę razy, bo ona już nie pracowała wtedy w teatrze, kiedy, kiedy przyszedłem, więc tylko na premierach, ale byli bardzo zgodnym, przykładnym małżeństwem, absolutnie. To widać było, że się, wiesz, bardzo, bardzo, bardzo naprawdę kochają i Janek Janek bardzo o nią dbał, kiedy Hania kiedy bardzo mocno chorowała, więc. No, ja się spotkałem, obojga, jak miałem chyba 7 czy 6 lat, w ośrodku kaletka na, na Mazurach niedaleko i gdzie państwo kowalscy mieli swoją daczę. Mhm. Pan Janek uczył mnie, jak łowić ryby, i ja byłem bardzo zestresowany. Jego małżonka mówi tak, że. Dawidie, ty chcesz nam coś powiedzieć? Co ty chcesz powiedzieć? A ja właśnie tak jak ty oglądałem te wszystkie kabarety w, w telewizji i była jakaś powtórka noworocznego, gdzie Piotr Franceski pytał widzów, gdzie on schował tą butelkę tak. szampana. Tak, ja tak, mówię, tak. że no, no, bo, bo, bo ja wiem, gdzie pan Piotr schował tę butelkę. <śmiała> Więc śmiała się strasznie, no bo na początku nie widziała w ogóle jaką butelkę, dopiero po czasie do niej doszło, że ja mówię o powtórce jakiegoś odcinka kabaretu sprzed dwóch lat, ja. który, który leciał w telewizji, ale faktycznie byli przecudowni. Ja, ja nie sądziłem, że, że, że przez głowę mi nawet przeszła taka myśl, kiedy byłem w szkole teatralnej, że będę miał możliwość obcowania z tymi ludźmi, to będą, staną się oni moimi... Kolegami, moimi, można powiedzieć, absolutnie, jeżeli chodzi o komedię i farsę, w której się specjalizuję w moim teatrze, moimi guru. Tak, absolutnie. Uczyć się od nich, obserwować ich na scenie to było coś fantastycznego. I teraz wspólnie właśnie z naszym dyrektorem Andrzejem Neymanem staramy się cały czas utrzymywać te tradycje naszego teatru, podpatrując cały czas. Wiesz, jak to robili nasi starsi koledzy, i, i, i czerpać od nich jak najwięcej, wiesz bo to jest bardzo ważne, bo nasz teatr ma rzeczywiście ogromną tradycję i wspaniali aktorzy tam grali. Chociażby, wiesz, czy, czy, już nie mówię o samym Dudku, tak, Dziewońskim, ale też i Janek Gajos, tak, i Wiktor Zborowski, czy Irenka Kwiatkowska. Czy... No właśnie, nigdy nie jestem w stanie zrozumieć, jak to się dzieje, że taki. Wspaniały teatr. Jak kwadrat ma takie problemy chociażby z siedzibą, gdzie. No już ich nie przy... mamy. No, teraz nie, ale. Już <grym> od wielu lat to zasługa, duża zasługa. Ale ile razy ma. Z pięć razy chyba byście rzucani po całej to Warszawie? Znaczy, tak naprawdę byliśmy wyrzuceni raz. Byliśmy wyrzuceni raz. Co. co no właściwie postaw postawiliśmy sobie chyba gdzieś tam z tyłu głowy jednak krzyżyk na tym teatrze, że jednak trzeba sobie szukać innego zespołu, że nie damy rady. I rzeczywiście trzeba przyznać, że tutaj Janek, właśnie Andrzej Neyman. Jakby, ten, ten jakby scalali ten cały zespół do tego, żeby walczyć o to nową siedzibę. No bo mówię, teatr z takimi tradycjami nie może po prostu nagle zniknąć z mapy Warszawy. Tak, absolutnie to jest niemożliwe. I ja bym się krzyżyk no, po I rzeczywiście um, znaleźliśmy swoje miejsce na jakiś czas w, w garnizonie tym wojskowym. I tam rzeczywiście go wyremontowaliśmy za jakieś pieniądze, które mieliśmy zaoszczędzone jako teatr. I tam była nasza scena, a przy okazji szukaliśmy cały czas miejsca, gdzie moglibyśmy osiąść naprawdę na stałe. I wtedy też jednym z takich miejsc miał być warsi Sawa. Gdzieś tam mhm. rzeczywiście obserwowaliśmy to miejsce i były już rozmowy na ten temat, ale w międzyczasie wybuchła afera właśnie w kinie Bajka. Wtedy kinobajka jeszcze i. I tak dalej. Wiedzieliśmy, że tu jest szansa, żeby po prostu to przejąć i, i żeby namówić władze miasta do tego, że to jest dobre miejsce na nasz teatr, tak? Właściwie niedaleko Czackiego, właściwie rzut beretem. Świetna, świetne, świetne miejsce w ogóle w centrum Warszawy, ze świetnym dojazdem. I też przez dłuższy czas właśnie Andrzej tutaj, nasza reprezentacja, którą walczyliśmy o to, żeby dostać w końcu ten te, te, te kino. I dostaliśmy. I też znowu kolejna... Przeprowadzka, bo graliśmy na różnych scenach, czekając na to, aż się ten teatr wyremontuje prawie dwa lata. Mieści jedną graliśmy scenę, a druga była dalej remontowana Dokładnie. No i w tej chwili rzeczywiście od paru ładnych lat jesteśmy już na, na Marszałkowskiej 138. Mamy piękny teatr, piękną, dużą scenę. Rozrastamy się cały czas, bo mamy i scenę na monologi, gdzie mieści się 50 osób, mamy scenę małą na 100 osób, więc rzeczywiście idziemy z... cały czas do przodu i cały czas się rozwijamy, ale naprawdę to jest. Długie. Y, to jest wielka zasługa, i, i wielkie szapoba w kierunku Andrzeja Neymana, naszego dyrektora, który sobie po prostu wypruł chyba wszystkie żyły, żeby do tego doprowadzić. I naprawdę tam jest nasz dom. Tam naprawdę czujemy się znakomicie, i, i tylko jeszcze, żeby nam dopisywały premiery żeby tych tekstów coraz więcej się pojawiało komediowi, bo, bo widzów, z, nimi jest, tak, z nimi jest cały czas problem. Mamy ale na widzów problem, narzekać ale... nie możecie, bo zawsze macie praktycznie Nie, nie ful. możemy narzekać i bardzo się z tego cieszymy, ale to też jakby staram się podnosić tą poprzeczkę, poprzeczkę, tak jak mówiłem wcześniej, trzymać cały czas ten pewien poziom Teatru Kwadrat, który był od tych 50 paru lat, a jeszcze nawet go podnosić cały czas, tak, więc... No dobra, to teraz mi powiedz, bo grasz w świetnych komediach, jesteś mówię, nie, wiem, nigdy nie widziałem. No dobrze, ale to, to ja ci mówię jako widz, i weź mi powiedz, dlaczego w, w amplua telewizyjno-kinowym, ty jesteś cały czas osadzony jako twardziel i nie oferują ci właśnie takich ról, jakie można pójść codziennie albo tam co drugi dzień do kwadratu zobaczyć. Kurde, no ale... gościu jest genialny w komedii, ale dajmy to, mu komedię. Ale to, to nie jest tak naprawdę do mnie pytanie, więc wiesz, ja sobie też nie zawracam, nie zawracam tym głowy. Kino nigdy się o mnie nie upominało tak naprawdę. Jeżeli popatrzysz na moją filmografię, zagrałem w trzech, czterech filmach, może w przeciągu 22 lat to jest dla mnie coś o czyli... Zagrałem w paru popularnych serialach i tak naprawdę, słuchaj, tu się nie ma czym chwalić. Ja się oczywiście cieszę z tego, co osiągnąłem. Cieszę się z każdej pracy, czy to nawet był zły serial, czy zły film, bo spotykałem fantastycznych ludzi na mojej drodze, fantastycznych reżyserów, ludzi, z którymi współpracowałem, aktorów. Spotkałem się na planie z ludźmi, o których bym nawet nie marzył, że się spotkam, jak, nie wiem, Jacek Braciak, Janek Frycz-Więckiewicz, no, mnóstwo, mnóstwo, macia Cielecka, mnóstwo Mnóstwo fantastycznych ludzi, no i z tego czerpię też przyjemność. A w tej chwili jest tak, jak jest. Jest nowe pokolenie. Mówi się, że pokolenie w aktorstwie zmienia się co dekadę, co mniej więcej co 12 lat, tak. Więc trochę więcej niż dekada. No i jest teraz młode, inne pokolenie. Jest inne zapotrzebowanie na takich, a nie innych aktorów i trzeba się też z tym Takie pogodzić. zapotrzebowanie, no. o czym ty mówisz, kiedy znaczy, ja tak ja tak to, to, to jest. Ja to jest. Mamy tak szerokie możliwości, a. Wykorzystujemy taki wąski po prostu. Słuchaj, trzeba też sobie trzeba sobie jasno powiedzieć, że być może nie jestem w typie danego reżysera, tak? Czy, 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 czy nie jestem brany pod uwagę do takich ani innych produkcji z jakichś tam różnych powodów. I to trzeba też mieć jakby mocny kręgosłup i zdawać sobie z tego sprawę. No tak wygląda ten zawód, tak? Większość mówi, że przez pół życia czekasz. Ja też czekam, być może zdarzy mi się taka rola, gdzie się w końcu gdzieś tam przebije, tak. Właśnie, Mam, ja mam Dopiero wra... 44 lata, więc jeszcze wszystko przede mną. <laughs> znaczy, ja mam właśnie takie wrażenie, że zawód aktora to tak mówić, to jest czekanie, bo tak. e, jako dziennikarz też często odwiedzam was na planie i Czekasz ja widzę na nas? tak. Że, znaczy, <laughs> ja czekam, później widzę, że wy czekacie, bo jest zmiana światła, coś tam no tak, coś tam. tak. Tak, tak to wygląda. Większość aktorów mówi, a koledzy mówią, zabierz mnie na plan, pokaż jak to wygląda, później wychodzę też po 15 miałem, minutach. później tak. już nigdy nie przyjdą, bo większych <laughs> nodów nie widzieli. Powiedz mi, jak zaczynałeś? Powiedziałeś, że na początku marzyłeś o wojsku. To... Nie marzyłem znaczy, o wojsku, ja no miałem tak, tak, miałem takie wyjście, że tak powiem. Rezerwowe. Gdybym nie spełnił. Skoro nie wyszło mi, że, skoro nie wysz, nie wyszło mi zostanie gwiazdą roka, to pomyślałem sobie, że może zostanę gwiazdą ekranu, jak Luke Skywalker. To było po <grym> prostu. Wiedziałem, że muszę coś robić, co będzie rozwijało moją wrażliwość, moją duszę. No więc... To dlaczego wojsko? Co tam, to, to, woz... to wojsko jest duszy, duszy nie, roz, nie, 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 nie rozwija. Tutaj bym polemizował, więc y, są tacy, którzy naprawdę to kochają. Ja całe moje życie jest związane z wojskiem, więc znam to od podszewki, więc. Absolutnie zdawałem sobie sprawę, że wcześniej czy później, jeżeli nie wyjdzie mi w życiu, że tak powiem, zawodowym to, co chciałbym robić, tak, czyli moje marzenia, nie uda mi się ich spełnić, to pójdę do tego wojska i jak to, jak to mówi nasza tradycja rodzinna, pójdę w kamasze i, i będę się realizował jako wojskowy, więc w dzisiejszych czasach myślę. Absolutnie patrząc na współczesną armię jest to fantastyczny zawód i to kiedyś, pamiętam, moi koledzy w latach, y, początek lat 90. unikali wojska, robili wszystko, żeby jak idą na komisję, żeby dostać ja. tylko E i D i to tak ja. dalej, tak? A teraz? A teraz ludzie się zabijają, żeby się dostać, w ogóle, żeby znaleźć tam pracę. Więc ja... wiesz, no to absolutnie się wojsko zmieniło i... Ja dostałem... myślę, myślę, że leży na dobre. Co dostałeś? Dostałem dobrą ocenę i skierowany do wojsk zmotoryzowanych, bo miałem prawo jazdy. Więc... <grym> no, widzisz, to były zupełnie czasy. Kiedyś wojsko strasznie odstraszało, teraz, więc bardzo trudno jest się dostać, żeby zostać zawodowym żołnierzem, oficerem, absolutnie. Czyli rozumiem, że jak dostałeś rolę w misji Afganistan, to mówisz: ła, fajnie. I wiedziałem, że spoczywa na mnie pewnego rodzaju obowiązek, tak, bo, bo znałem i znam wielu wysoko postawionych żołnierzy w naszym kraju, tak ze względu na ze względu na mojego tatę, yy, pułkownika, więc yy, była to dla mnie bardzo ważna rola, tak? bo też starałem się, żeby ten serial miał ze sobą pewnego rodzaju jakość, tak? bo to jest zawsze ważne w końcu. Robimy serial o pewnej grupie społecznej, tak, czyli o wojskowych, to o ludziach, którzy jadą na wojnę i biją się nie tylko, przede wszystkim nie za naszą wolność, a za czyjąś obcą, że tak powiem. Więc e, rzeczywiście czułem, podobnie jak koledzy z planu, taki ciężar, bo to był pierwszy serial e, traktujący o e, tego typu misji i był bardzo trudny. Oczywiście początki były fajne, bo Mieliśmy to robić w Maroko, oczywiście wszystko się skończyło w Żaganiu, więc no, ale wiadomo, że zawsze finansy, Kanał Plus ale jakoś przyznam, też tak, zrobił przyznam się, to że na rzeczywiście, poziomie. tak wszyscy tam, tak nam to trochę pamiętam podcięło te skrzydełka, że to nie Maroko, no bo jednak nie chodziło o to, że o, fajnie, pojedziemy do Maroko, jak będzie super. Nie, tylko chodziło o to, że kurczę, tak, no bo to wtedy, wiesz, będzie bliższe temu, co tam, jak to tam wygląda. Jak się dowiedzieliśmy, że w Żaganiu, tak mówimy, kurde, no ale jak to zrobimy w ogóle, no to przecież jak to, no ale rzeczywiście udało się gdzieś tam zachować... Pewną prawdę, że gdyby ktoś nie wiedział, to rzeczywiście mógłbym pomyśleć, rzeczywiście, że to chyba jest robione gdzieś za granicą, tak? Nie no to więc... nawet jak teraz są tam chyba powtórki na tak, kino Chino Polska, Chino -Polska i mhm. to wciąż dobrze wygląda. To nie, 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 nie zestarzało tego. się e, pod względem wizualnym, więc mhm. e, po aktorach możemy zobaczyć, że teraz są starsi, ale tak to niestety, <laughs> tak. Tak niestety było. Ja sobie ostatnio oglądałem jakieś powtórki oficera, szły to mówię, boże, jaki chłopiec. Ale Boże, też, bo... też jaka to była dobra produkcja. Tak, tak, z, też z Tobą bardzo, i z bo... Borysem Szycem. To był jeden z pierwszych takich seriali akcji, który ja powiedziałem, no. że o, jest coś w końcu zrobionego na, na poziomie. No nie sądziłem, że to osiągnie aż tak wielką popularność rzeczywiście. No to, 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 to było przeciwnie. No podobnie się stało z Magdo M potem, tak, że też właściwie wchodząc w serial nie zdawałem sobie sprawy, że nagle będzie taki boom. Więc rzeczywiście miałem parę takich fajnych strzałów, tych przede wszystkim serialowych, gdzie, gdzie mi tam wywindowały. Bo to jest e... chyba łatwiejsze, ponieważ jest rozrzucone na, na, dłuższy, na dłuższy czas. To że też, przez, to co, tak... co tydzień ludzie wracają, a w kinie masz te 2-3 tygodnie i, i koniec, tak? Wiesz, ale wiesz, być częścią dobrego kina mm, to też jest fantastyczna sprawa, więc na pewno mile będę wspominał chociażby wiesz, no, niewielką moją rolę w Katyniu, tak, gdzie miałem okazję spotkać się z Andrzejem Wajdą, co pozostanie w moim sercu do końca życia. No i zawsze powtarzam Aniaka, za jaki te świnie, tak, że mogłem się wyłamać z pewnego wizerunku na chwilę, gdzieś tam, który został opatrzony, wiesz, no, nałożony gdzieś tam łatka, wiesz, mogłem pokazać zupełnie co innego, tak. Bo z tymi łatkami to też było dziwnie, wiesz, kiedy zagrałem w oficerze, tak naprawdę wiele lat temu, to, to rozpisywano się tak fantastycznie o tym serialu i o nas wszystkich tak dalej, więc liczyłem na to, że gdzieś tam ta kula śniegowa zacznie działać, a absolutnie nie, półtora roku nic nie robiłem, więc... Bo tak gdzieś w pewien sposób rola Granda wpłynęła na, na mój wizerunek, że, że nie dostawałem żadnych propozycji. To, to było niesamowite. Pierwszą propozycją, jaką dostałem, był udział, był udział w serialu Magdaem. Tak było też z, z Dawidem <laughs> Więc, Ogrodnikiem. Jak a... się spotkaliśmy po Cichej Nocy, super przyjęta, wszyscy <słyszą> mówią brawo, brawo. Ja mówię, Dawid, genialnie, no, czyli pewnie <słyszą> propozycja. Ja mówię, słuchaj, ja od półtora roku... Nic, cisza, nikt się mnie nie interesuje. No Ale Dawid, Dawid, w tej chwili umówmy się, no to uważam, że to jest naprawdę prawdziwa polska gwiazda. Absolutnie, uważam, że facet jest fenomenalny, zresztą ma fenomenalne możliwości do, do grania takich, a nie innych postaci. Tak zresztą jest obsadzany, co to dużo mówić, bo, bo ma swoje pięć minut, ale myślę, że to się zamieni w coś do końca życia, bo, 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 bo jest po prostu no, bardzo dobrym, fajnym aktorem. No, jeżeli tak będzie prowadził swoją karierę, jak do tej pory prowadzi, to to tylko mu zazdrościć A nie musisz, że szczęścia. kino jest troszkę w innym miejscu teraz, niż jak ty byłeś, że tak jak sam powiedziałeś, nie, na a piku? Ja myślę, że... że nie. Kino nie. Myślę, że kino nie, ale seriale na pewno. Seriale, bo tak jak mu wspominamy, czy Magdę, właśnie, czy, nie wiem, Tajemnica twierdzy szyfrów, to, to tam gdzie zagrałem, czy Oficer, no to zawsze, zawsze patrzyłeś na to z takiej perspektywy, że w, tym, w, te, w tej telewizji tam był wtedy TVN, tak Polsat i publiczna tak jak jest teraz. Mm -hmm. Ale tych seriali nie było zbyt dużo, jeszcze nie było Netflixów i tych wszystkich w tej chwili. No, masz ogrom możliwości, tak do wyboru i tych seriali naprawdę robi się od groma. Już polskie seriale robi właśnie kanał plus tak czy HBO. Więc rzeczywiście wybór jest niesamowity i to już nie jest tak ogromna siła, jaka była to kiedyś. No, a jeszcze przed, przed moim pokoleniem to właściwie miałeś klani złotopolskich, tak. Więc myślę, że ten okres kiedy ja wyszedłem ze szkoły i zaczęły się, zaczęło, zaczęto kręcić nowe seriale, to był taki nowy, nowy, jakby można powiedzieć, porządek, a w tej chwili mamy zupełnie coś innego, tak? tego jest mnóstwo i wybrać i przełączyć się na coś, co jest ciekawe, oryginalne i co cię zaciekawi jest bardzo, bardzo trudno, bo wybór jest ogromny. No właśnie, ostatnio to był chyba Belle Epoque, tak? który tak. próbowano zrobić z wielkim budżetem, no ale tam coś co, coś, 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 nie, coś coś nie klikło nie zagrało. po prostu. Projekt, projekt był nieudany. I... Ale zdarza się, no to, że się sobie, to, to jest. Absolutnie, no, Coś nie wyszło, coś nie zagrało. Wiesz, ja z, perspektywy, z perspektywy czasu też czasami, jak sobie jeszcze rozmyślam o tym projekcie, bo że to było tak dawno, to. To ciężko mi stwierdzić, co, co, co poszło nie tak, bo jakby wydawało nam się wszystkim, że robimy naprawdę coś fajnego, daliśmy kawał serducha, no a rzeczywiście, rzeczywistość była zupełnie, zupełnie inna. To jest, to, jest też, to jest też bardzo ciekawe. To, to może o tym pracę jakąś napisać A czy mi się wydaje, że w ogóle robienie, zwłaszcza seriali telewizyjnych, to jest ruletka? Tutaj jest no tyle da. różnych rzeczy, które może zagrać albo nie. Czy to no. obsada, czy scenarz, czy godzina, czy dzień, w którym umieszczasz to w ramówce. No to jest, to jest rzeczywiście, to jest, to, jest, to jest matematyka duża rzeczywiście, więc. No, nie chciałbym być na miejscu tych, którzy to usta ustalają. To rzeczywiście ciężkie rzeczy do zgryzienia. W dodatku w dzisiejszych czasach, tak jak rozmawialiśmy, że, że rzeczywiście ten poziom tego wszystkiego, ta poprzeczka, którą nam prezentuje Netflix, tak, czy Amazon HBO, Kanał Plus, bo mówimy teraz o tych telewizjach prywatnych i publicznych tutaj u nas, jest naprawdę wysoko postawiona, tak Chociaż tam też się nie zawsze udaje zrobić dobry serial, tak, czy do, dobre kino. No Netflix prawdopodobnie już trochę tam podupada, że tak powiem, a ja czekam z niecierpliwością z wypiekami na twarzy, co zaprezentuje nam Disney Plus za chwilę. Znaczy nie u nas, tak nie za chwilę, bo w 2021 dopiero, ale... W 2020. W a... 2021. Ja wiem, że w 20. 2020. O ja, Boże, to ja, jest... Ja, w, to wie, ja wiem, że, że końcówka 2020. No to super, e, no to jeszcze lepiej, bo ja się bo... bardzo cieszę, bo jestem bardzo ciekawy, co oni zaprezentują. Ja, ja już wiem, to odpaliłem, Ko korzystam, odpaliłeś. tak. A jak gdzie to odpaliłeś? E, no poprosiłem kolegę, żeby zakupił mi w Holandii, a, no a no że, w Holandii a, że w jest tak, że Unia Europejska w, nam rzuciła e, prawo, że mm -hmm. streaming w Unii Europejskiej mm -hmm. musi działać wszędzie. Więc Aha. zarejestrowane konto tam, mogę Aha. odpalić w Polsce. O, proszę bardzo, o, to może ja też tak zrobię. No więc jak ma znajomy w Holandii, to może zapraszam. Muszę mieć kogoś znajomego w Holandii. No tam, bo musi zarejestrować Ostatnio to na swoją, na swoją Czekaj, kartę kredytową, bo musi być holenderska. Oni tam naprawdę narzucili dużo, rozumiem. więc ja koledze ja przelewam, rozumiem, a on rozumiem. wiesz. O, dobra, dobra, dobra. Ale, ale działa. A komuś. powiedz mi, sprawdzałeś 1983, tą pierwszą produkcję polską Netflixa? Tak. I jak ci się to, to widziało pod względem e, właśnie tego rozmachu? Znaczy dla mnie świetny pomysł, wszystko, wszystko gra, no, tak? Świetny pomysł, rozmach, ale jakoś mnie nie wciągnął, kurczę. Czyli no. też coś nie klikło. Jedna. No kurczę, no właśnie, nie wiesz co, no. Ale... Naprawdę, bo się, mówię, kurde, no niby wszystko działa, wszystko działa, wszystko na swoim miejscu, fajna obsada, kurde, fajne role w ogóle, wiesz, nie? Fajny pomysł, nie? ale jakoś tak No właśnie, nie było ja się... czegoś co co, co co by mnie tak Ja się zastanawiam czy to tak też... obejrzałem i właściwie wiesz no nic nic nic, nic nie zostało stało, nie? więc ja się Gdy właśnie się zas zastanawiam, czy to też nie jest to, że y, to jest Netflix, czy my mieliśmy hmm. bardzo dużo oczekiwania. Pierwszy polski no, serial Netflixa. No słuchaj, na pewno oczekiwania zawsze są, czy to jest Netflix. Obojętnie, jeżeli coś jest y, robione z pompą, no, no przysłowiowy Belepok, tak? Jest taka reklama, a nie inna, no to pewnie, że czekamy, wypikamy na twarzy. Boże, może w końcu to będzie to coś. Nie? I nagle się rozczar my jesteśmy rozczarowani tak, z jakichś jakich powodów. Ja jako aktor też patrząc na to mówię, kurde, no ale dlaczego? Mówię Ci twierdziłem. <laughs> na Wiedźmina się, czekasz? Tu, 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 tu. No właśnie zwiastun mnie przeraził, bo mi się w ogóle nie podobał. No to właśnie mieliśmy też panel, bo nie mm -hmm. tylko zapraszam tutaj e, aktorów, ale także mm -hmm. niekiedy dziennikarzy i po prostu omawiamy mm -hmm. sytuację. No i no e, nie, mnie zaskoczył ten trailer, on no, mi się nie podobał. Jakieś to wszystko takie teatralne, takie jakieś... Nie? No właśnie, takie taki no, no. No. no Wiesz jak to jest, trailer mówi, to a, trailer zawsze jest najlepszy, a ten, no właśnie nie jest, więc być może będzie odwrotnie. No już Ale nie długo. czekam, no pewnie, się, 17 grudnia, więc no to wie, już, nie, no już, czekam, już absolutnie, za chwilę. Absolutnie. I tutaj też zdradzimy, że Paweł jest wielbicielem Marvela. A, no kurde, no to jest, ja połykam Marvela w całości. To jest Star-Lord, proszę państwa, jeśli ktoś nie gra w <laughs> gry, to może nie wiedzieć. Jeżeli ktoś nie lubi polskiego dubbingu, to tak. <laughs> No akurat tutaj Marvela, niestety, ja muszę powiedzieć, że Chris tylko Pratt. w oryginale, jeśli chodzi o kino. A, ale... ja, a ja wyobraź sobie, że do kina poszedłem dwa razy na polski dubbing, tylko na Strażników galaktyki. <laughs> Ciekawe żeby, dlaczego. Żeby właśnie posłuchać, jak wypadam. No i, I w grze Tak też. naprawdę, tak, na tak i w grze, ale tak naprawdę też e, mój syn był bardzo ciekawy i mój syn jest bardzo krytyczny, jeżeli chodzi też nie lubi dubbingu. Ale rzeczywiście, że kurczę, jakoś tak dziwne, bo jakoś ten, ten Chris Pratt jakoś tak do Ciebie pasuje, jakoś tak, jakieś to jest takie prawdziwe, ja to kupuję, nie? Więc, więc było nieźle, ale fajna przygoda, wiesz, fajnie być nawet chociaż malutką częścią, bo mogę tak mówić, ma, jestem malutką częścią trylion, trylionową, bilionową Marvela. Nie, no Czyli bo z, z, z... też tajemnicę, jak to wygląda. E, twój głos musiał być akceptowany tak. w... Głównej siedzibie Marvela, tak? Więc ja to nie, śmierci. Dokładnie, więc to nie jest tak, że sobie tutaj nie, polski dystrybutor wyszedł, tylko oni musieli zatwierdzić, tak, nie, Paweł Małoszyński, okej. Okay. No i no tak, rzeczywiście tak jest, bo oni wysyłają bank pomysłów, czyli bank głosów takich tam, nie wiem, pięciu, sześciu, nie wiem, no tam aktorów idzie, że tak powiem, nagrywa jakiś fragment, a tak jest z każdą produkcją Disneya, czy Marvela i tak dalej. I Chris Pratt powiedział, I... this one. A to nie wiem, czy Chris Pratt akurat. <laughs> my sądzę, że on się nie zajmuje takimi głupotami, więc. Ale rzeczywiście to idzie, i wtedy oni sobie słuchają danego fragmentu filmu, mówią: o, to, ten koleś, nie? No i wypadło na mnie. I Co na koniec. Wzruszyłeś się podczas Endgame? Słuchaj, ja wiedziałem, że zginie e, e, Iron Man. To, to, to było ewidentne, bo już też obstawiałem jeszcze Kapitan Amerykę, Bo rzeczywiście oni we dwójkę już się pożegnali z tymi rolami, mówiąc to wprost, że tak powiem, że się żegnają. Chociaż mówi się, że jeszcze Kapitan Ameryka, czyli Evans, wystąpi w tym serialu, co robi Netflix. What if? Tak. Więc zobaczymy, no bo to będzie zimowy żołnierz i... Jak... A nie, to no ty mówisz falko i... Nie, mówię tak A o... nie, bo jeszcze jest ten, ta seria What If, co by było gdyby. Tak, 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 ale to, to mówię o tym falkonie. Więc wiedziałem, że ten, no i rzeczywiście, no dużym zaskoczeniem była Czarna Wdowa. Ale, o, ale gdzieś tam przeczuwałem to, przeczuwałem to z jednego, że wiedziałem, że przygotowują się do mm, e, e, fabuły Czarnej Wdowy. I coś tak czułem, mówię, jak się przygotowują, no, jakby teraz zginęła... To pewnie będą robili na przykład jak się stała Czarną Wdową, bo pewnie do tego wrócą. A że jest teraz moda na wracanie na przykład do lat 70., -tych, 80., -tych, tak jak będzie w Wonder Woman's DC, tak? Że akcja się będzie działała w latach 80., więc być może Czarna Wdowa też będzie się działa w latach 80., czyli będziemy widzieć małą Czarną Wdowę, jak się rozwija, dlaczego się stała Czarną Wdową, jak to tam wszystko się rozwinęło. Więc tak obstawiam też Czarną Wdowę, ale. No uważam, że to jest to jest uważam, Nie wiem dlaczego Scorsese powiedział ostatnio, że w kino Marvela, i Marvel to nie jest kino, to nie są w ogóle filmy. A to ja ci powiem, bo to jest... A znaczy, nie dali wyreżyserować czegoś. Nie, 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 to nie. Jeszcze byłem na American Film Festival, kiedy mhm. tam debiutował Irishman. A widziałeś? Był, tak. Był jak? Zajemnie. no świetnie polecam, polecam na ekranie moją recenzję. A, słyszałem właśnie, że genialne kino, że po chłopcach z to jest super. w ogóle i obstawiają w ogóle, to będzie niesamowite, bo to, to jest Netflix, nie? Tak. To jest Netflix i to byłoby niesamowite, gdyby był nominada do Oscara, co w ogóle? E, A tak będzie. obstawiają. Będzie, no, bo, bo bo były w, ten, emisje w kinie i w Polsce też będzie to w kinach na początku. No to wiadomo, tak, tak. nie. Tak. Na, w kinach będzie? Tak. Przecież premiera zaraz jest na Netflixie. E, no, chwilę. będzie przez tydzień, można obejrzeć to w kinie na dużym ekranie. Dla tych, którzy że bardzo Aha, chcą. O kurczę, to no właśnie, no bo trzeba spełnić pewne wymogi, żeby móc e, startować do Oscara. A no tak. Ale okay. będąc właśnie na, okay. tym, e, na, na tym panelu, który tam był QA właśnie ze z Scorsese, mm -hmm. z De Niro, Pacino tak. i z Peszim. A to widziałem to na tym na YouTubie. Tak, mm -hmm. no to oni tam sygnalizują, że przez to, że jest tyle filmów Marvela, DC mm -hmm. e, w multiplexach, które mogą wyświetlać ich filmy, nie ma na to miejsca. Żywotność twojego filmu jest bardzo skrócona, ponieważ nie, no, studio Disneya wykłada takie pieniądze. No to żebyś... oni przejmują cały rynek Disney w ogóle. No w tej chwili jest jedną wielką potęgą, ale też, żeby nie zjadł swojego własnego ogona, to co zrobić z gwiezdnymi wojnami, więc. No, Robiłem wywiad czy, z Markiem nie, Hamilem, to Słuchaj, ci powiem. Nie wiem, nie, wiem, nie wiem, czy nie za szybko po prostu nie powypuszczali te, tego Hanna Solo i tak dalej, dlatego tak na tym stracili. Co o dziwo, powiem ci, że spin-offy podobają mi się bardziej w ogóle niż same Gwiezdne Wojny, jeżeli chodzi Han, o ten film. Han Solo Chociaż w ogóle mi się uważam, nie podobał. A mi się podobał. Mi się po to był utrzymany klimat, może z tego względu, że Rogue One i Han Solo, nie mówiąc o głównym aktorze były utrzymane w klimatach starych naszych Gwiezdnych wojen, które znamy. Czyli podczas jeszcze, kiedy, kiedy, kiedy Republika upadła i kiedy rządził... To z głównego kanonu. Tak, z głównego kanonu. Być może dlatego ten sentyment pozostał, bo te całe klimaty, scenografia i tak dalej wyjęte jakby żywo z pierwszych, czwartego, piątego, szóstego epizodu. Problem jest, problem jest z ostatnim Jedi i w tej chwili z ostatnim filmem, który wchodzi w grudniu. Bo to, co to musiał tam namieszać J.J. Abrams, jeżeli chodzi o Fabułę, jestem przerażony. O. Jestem przerażony z powrotami, z jakimiś, wiesz, i, i tym, że nie wiem, czy to się będzie trzymał wszystkie, wszystko kupy. Bo jeżeli chodzi o pierwszą część, czyli e, Awaking, tak, Force Awaking, mm -hmm. nie pamiętam powiem. Przebudzenie. Tak. Tak? Przebudzenie mocy. Przebudzenie mocy. E, no to mi się podobał. Kurczę, było to coś, bo powiedział, że tak, to jest dobry kierunek. Ale to właśnie, tutaj u mnie zadziałała nostalgia, jak jest ta pierwsza scena, kiedy Han Solo z wychodzą, tak wiesz, otwierają się te drzwi. Ja miałem gęsią skórkę, ja tak hello, Mr. Ford. Szkoda, że nie nagrywam siebie, jak ci ludzie tam, co nagrywali, te zwiastuny. O, pierwszy raz zobaczę dzisiaj zwiastuny. Gdybym się tak nagrywał, wygląda pewnie też jak baran po prostu, bo ja podchodzę do tego tak emocjonalnie. No ale Ostatni Jedi. Czy to będzie tak, Żenua, ale ja po prostu nie wiedziałem? Ja po prostu mówiłem, Boże. Jeszcze ta Leja, co ona tam w tym kosmosie, mówię, nie. Tak, nie, u, u, nie. użyła pierwszy ja raz młodzień. Ja wiem, że jest Jedi, ale no. I teraz prawdopodobnie, w ogóle nie wiem, czy wiesz, że, że w, w najnowszym. Można spoilerować? Można. Znaczy, to nie jest spoiler, bo ja nie wiem, czy to jest spoiler, czy znaczy, nie. Tak. Że prawdopodobnie wracają do. Czyli znów od że jak Luke trenuje Leja, ma być niby. Żeby to, to, powiedzieć, że To, 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 wiesz, to no. ma być, wszyscy mają zostać pokazani na samym końcu jako te powłoki, Aha, tak? A tak, to bo, już taki to, to, finalny, tak? Tak, okay, no, okay, bo mówię, okay. robiłem wywiad z Markiem Hamilem w Pradze przy okazji Aha. Nightfall. Kurde, to czemu mi nie powiedziałeś, że autograf może wziąć <laughs> Wiesz co, miałem limit, było podzielone. Mark podział wprost. E, czy chcesz autograf, czy chcesz zdjęcie? Na sam wejściu, nawet nie musiałem prosić, nie? Więc no, wziąłem naprawdę? autograf, tak? Niestety mark jest bardzo wymagający, ale... No dobrze, no bym to nie, no, możesz mi napisać dla, jeszcze dla, dla kolegi z Polski? <laughs> Wiesz co on mi napisał? No. Go force yourself. <laughs> no. <laughs> na VHS no. Na VHS-ie... No na vhs się mu dałeś Tak, się tak, dałem mu na vhs <laughs> Genialne. Ale ten. Właśnie rozmawialiśmy o tym, dlaczego Han Solo nie, nie zabanglał. I on mi mówi tak, yy, wprost. Mówi tak. Ja po naszym filmie poszedłem do decydentów i pytam się, czemu? Cztery miesiące. Przecież ludzie jeszcze nie przetrawili tamtego filmu. Czemu? A oni mi mówią. No bo musimy zrobić w grudniu miejsce na Mary Poppins. Na co on mówi? Ręce mi opadły i powiedział mi tak, A no tak, Mary Poppins, wielka franczyza, która zarabia dla was tryliardy dolarów. Aha. No faktycznie, dla Mary Poppins trzeba zrobić miejsce. I tak to niestety. I to, był wygląda. To, nie to, to był powrót Mary Poppins. A co? Nie ma to znaczenia! To był powrót Mary Poppins, powrót Jedi. To nie to ma rozumiem. znaczenia. Oni tam jeszcze się zastanawiali, czy one by tak zamiast tej parasolki nie ma miecza świetnego. To tak samo lei chcieli tam włożyć parasolkę. Chciałbym przypomnieć i ona wtedy by przeleciała do tego do tego statku. Także no. jestem bardzo, bardzo ciekawy. No oczywiście wracając do, do, do jeszcze do, do Rise of the Skywalker. No to śmiech na końcu to powala wszystkich chyba, tak? No i teraz no jak z tego wybrną, nie mam pojęcia. Jedynym rozwiązaniem jest pewnie wszyscy wiecie, jak kochacie Gwiezdne Wojny, że pewnie to jest klon. Że tak powiem imperatora, bo nie sądzę, żeby przeżył wybuch Gwiazdy Śmierci. Więc... Albo po prostu będzie znowu retrospekcja. Jakaś. Ona no, na pewno w wizjach przejdzie ona na Ciemną stronę mocy. No więc, więc może tam ja się Ja może obstawiam, jak mogę sobie obstawić. obstawić. Słuchaj, że ja myślę, że ona w końcu na końcu wyląduje w ogóle na tej wyspie, gdzie luk. I, I, i zostanie i... samotnikiem, będzie tak. te, te, te pseudokrowy tam, tam doić? doić. Tak, <laughs> Te ryby wyładować. Coś tak czuję, że tak to będzie, że tak się musi skończyć jej historia. Jeżeli się w ogóle okaże, bo też tak zaczynam powoli, myślę, że to jest chyba taki ruch, jaki zrobią, że ona ma coś wspólnego z y, imperatorem. Że jest jakąś jego kurwa, tam, nie wiem, wnuczką albo jakąś, tam, wiesz, nie wiem, córką, albo tam nie wiem, jakąś, wiesz. No dobrze, i tym optymistycznym akcentem chciałbym pożegnać Go To yourself! Tak jest. Paweł Małaszyński był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Ej.